Dzień dobry Państwu. Chciałbym Was zaprosić na miły poczęstunek, na kociołek. Głównym daniem jest oczywiście mięso, mięso białe, kurczak, kurczak smażony w warzywach. Nie, nasz główny operator grilla właśnie teraz będzie nakładał. Zgodnie z zamówieniem. Kociołek, tak, oczywiście. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ależ to będzie jedzonko. Wow! Nie, to ten tramwaj. No. Ale czad. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Kassel. Zabieramy Was na małą wycieczkę po całkiem fajnej okolicy. I za chwilę obejrzymy Herkulesa. Trochę później Wam opowiem w ogóle o tym miejscu. To jest bardzo fajny kompleks taki zielony, leśny w górach. Znaczy w górach, no dobrze, pogórki. I teraz jesteśmy na stacji pierwszej, koło Herkulesa. Widzicie? U góry. Za chwilę zobaczymy fajny, super widok w stronę Kassel. No i chodźcie, pooglądamy. Co powiecie na ten widok? Mega, co? Zaraz podejdziemy bliżej. Zobaczcie, jak to wygląda. No, warto było przyjechać. Naprawdę fajnie. Tu u góry mamy Herkulesa. No będę musiał chyba odejść, żeby kawałek, żeby Wam go pokazać. Ale fajnie to wygląda. Słuchajcie, pójdę tam na dół. Ale zobaczcie, jaki to jakiś wodospad, ale nie tędy idę źle. Świetnie to jest zrobione, zobaczcie. Może dla osób z lękiem wysokości niekoniecznie, ale no widok jest super. No, zobaczcie, woda wypływa spod góry i pewnie tam kaskadami spada w dół. Idziemy zobaczyć te kaskady. Wiesz, że tam z góry Joanna idzie, idzę z aparatem oczywiście. No i zobaczcie, widok mega. W sumie chyba najlepiej było z dołu wchodzić, ale no ja nie dam rady na pewno. Widzę, jak ludzie to wchodzą z jaką zadyszką, ale świetnie to wygląda. No i widok na panoramę Kassel. Mega miejsce, polecamy, oznaczymy Wam go. Oczywiście na mapce, żebyście mogli zobaczyć, więc jest naprawdę świetnie. Tam na dół chyba troszeczkę zejdziemy. Może nie na sam dół, bo trzeba będzie wchodzić do góry. I... A tu myślę, zobaczcie, że powinna woda płynąć, co? Na tych kaskadach, ale nie płynie, nie wiemy z jakiego powodu. Ale fajnie wygląda. Ach, zapomniałem Wam Herkulesa pokazać. Moi drodzy, jest to ogród barokowy. 1600 tam któryś rok stworzył go Karl Landgraf. Stworzył go w celu podkreślenia swoich roszczeń do władzy absolutnej tutaj. Przez to Herkules i cały ten ogród jest naprawdę ogromny. Spójrzcie, tutaj my stoimy na wprost, zaraz Wam to pokażę. No to rozmiar tego jest przeogromny, gdzie to będzie nie wszystko. Naprawdę są tu cztery stacje, wszystkie te cztery. Mały problem z osą. Prawie wszystkie te cztery stacje będziemy starali się odwiedzić i Wam pokazać. A teraz Wam pokażę na wprost, jak to wygląda. Jak się dowiedzieliśmy,
jest to dzieło jakiegoś tam włoskiego projektanta. No nie jesteśmy tacy mocni w historii i nie będziemy tu ściemniać, że tak wszystko wiemy, ale wiemy to, że jest to jednak na pewno dzieło włoskiego projektanta, o którego się Karl starał 5 lat. Więc chyba był dobry, skoro on tak długo czekał na niego, żeby mu wykonał te ogrody. Dobra, co, zejdziemy teraz może trochę niżej. Na dół na pewno nie będę schodził, bo wyobraźcie sobie, jak ja będę wyglądał, jak ja tam zejdę na dół i wejdę do góry, to ja musiał ze 4 bazy założyć, jakieś butle z tlenem i tak dalej, aklimatyzacja. Nie, to nie dla mnie. Ja zejdę tylko tutaj niżej troszeczkę i później pojedziemy w następne miejsce. No co, idziemy? Idziemy, chodźcie. Okej, kilka schodów do góry, tyle dam radę i zaraz w dół. Tam jest gdzieś jakieś zejście, więc schodzę na dół, zobaczymy. Fajnie to wygląda, jakieś tam jaskinie, groty. Zobaczymy. Jestem na tym niższym tarasie. Zobaczcie. Nie no, faktycznie ja się nie dziwię, że ludzie chodzą na pieszo pod górkę. Właśnie po to, żeby zobaczyć to, co jest za mną. Ja nie nadaję się do tego, moja sylwetka sportowa nie jest do tych celów przystosowana. No, z rozmachem to było budowane, ale jak widzieliście, nie wszyscy tu chodzą. Fajnie to wygląda. Wejdę tutaj do środka, zobaczymy. No był to rozmach, tak? Szczególnie 1600 tam któryś to majątek na to wydany. A tu mamy jakiegoś diabełka na rower. A zobaczcie, kogo tu spotkaliśmy. Jaki przypadek. Witajcie. Niesamowite miejsce. Polecamy, żebyście przyjechać, żeby zwiedzić to naprawdę. Coś świetnego. Zakratowana szkoła. Bo pewnie gdzieś tam można było coś iść pozwiedzać, co? Nic nie widać, ciemno. Ale na pewno coś tam jest. Najprawdopodobniej można normalnie wejść tam do góry, do Herkulesa, do tej budowli, ale teraz jest w remoncie i nie możemy. Ale tutaj w pełnej krasie możecie zobaczyć Herkulesa. Tam z tyłu Joanna, familersi też z makaronami, więc my z całym zwierzęcem dzisiaj podróżujemy. Joanna zadała mi pytanie, czy idziemy jeszcze niżej. Nie, no słuchajcie, no gdzie ja tam chodzić po takich rzeczach? Tym bardziej, że mamy dużo tu chodzenia. I chyba to nie będzie gwóźdź programu, gdzie jest naprawdę bardzo fajnie, ale wszystko zobaczycie w swoim czasie. Okej, atakujemy stację drugą. Oczywiście podjechaliśmy autem, nie szliśmy tak, jak można przejść tamtym szlakiem. Nie dałbym rady. Więc idziemy. Mamy teraz kilometr pod górkę. Myślę, że wytrzymam. Więc idziemy. Wszyscy w komplecie. Oczywiście w znakomitych humorach. Idziemy. Łukasz szczególnie cieszy się, że idziemy pod górkę. Łukasz cieszy się tak podobnie jak ja. Co kawałek takie fajne wieżyczki. Myślę, że one raczej są ozdobne niż one coś militarnego tutaj tworzyły. No oczywiście tradycyjnie po prostu lepiej nie wchodzić w takie miejsce, bo jest katastrofa w środku. Doszliśmy do drugiej stacji. Co o tym myślicie? Według nas jest świetna. Super, co? Wygląda, jakby ktoś dekoracje jakiegoś baśniowego filmu tutaj pozostawił. No wygląda naprawdę cudownie. Jesteśmy na ciut niżej niż Herkules. Spójrzcie tam do góry. Jest Herkules. A to jest bodajże Lwi Zamek. No jest naprawdę fajny. Podoba nam się. Zaraz wyjdziemy do środka. Zwiedzamy go sobie w środku. Co? Co o tym myślicie? To chodźcie. Idziemy do środka.
super, świetne miejsce, naprawdę. Asia oczywiście tu świetne zdjęcia robi. Chyba będziemy musieli kiedyś wystawę zrobić. Nie. Prawda, przyjdziecie na wystawę, jak zrobimy wystawę Asi zdjęć. No, mega miejsce. Spróbujemy pooglądać jakieś zakamarki, ale widzę, że nie można wejść chyba iść do góry na mury. Zaraz zobaczę, wiecie? No nie, widać, że nie możemy wejść na mury. A szkoda, bo naprawdę wygląda to fajnie. I z chęcią byśmy tam weszli. Wychodzimy teraz bramą z drugiej strony. Obejdziemy sobie ten zameczek naokoło. Taki niewielki. Myślę, że to raczej były kwestie wystroju ogrodu, że tak powiem, niż kwestie obronne, bo fasa jest taka na niby, no jest słodziasny dosłownie. No szkoda, że nie możemy wejść i pooglądać, ale spójrzcie, on był budowany już jako ruiny, zobaczcie. Zbudowali go, żeby wyglądał jak ruiny. Fajne. Fajne te alejeczki tutaj. No i oczywiście dalej schody, które prowadzą na 100% dalej do stacji trzeciej, więc nie, z góry w sumie można się wybrać na taką wędrówkę. Pod górę może trochę gorzej, ale z góry tak. Spójrzcie, jaka fajna alejka zrobiona z drzew. Fajnie, świetnie. No oczywiście mała sesja była fotograficzna. Nie wiem, czy wyszła, bo nie tradycyjnie nie zabraliśmy statywu do aparatu i no, kto nie myśli, to później musi z ręki robić, aparatem trochę ręka za krótka. No dobra, ale zobaczymy, jak wyjdzie ta sesja. Idziemy, zobaczymy. Moi drodzy, gdy będziecie tu jeździć autem, no ciężko się sugerować nawigacją, ponieważ nie można wiele miejsc dojechać samochodem. Ja łudziłem się, że można. I no jednak trzeba to dobrze zaplanować i auto trzeba zostawiać na parkingu. Teraz idziemy, wyjdzie nam w sumie czwarta stacja, bo do trzeciej, od naszej strony teraz trzecia jest za czwartą. Więc mówię, no musicie popatrzeć, a najlepszym rozwiązaniem byłoby wjechać autobusem do góry, do Herkulesa i spokojniutko sobie na dół zejść, zaliczyć każdą stację. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Tu za mną widać palmiarnię, najprawdopodobniej, ale wreszcie jest zamknięta. Z drugiej strony mamy muzeum, ale nie będziemy tam nawet próbowali pójść, ponieważ mamy trzy pieski. I pewnie będzie problem, żeby wejść z pieskami. Idziemy zwiedzić stację czwartą, może i trzecią. Zobaczymy, jak nam sił starczy, bo już oparliśmy z siły dość poważnie. Chyba wędkujemy w złym miejscu. Tu są ładne karpie. Fajnie wygląda taka duża ryba, jak pływa. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Fajnie, fajnie. A jesteśmy przy takich wodospadach. To jest końcowa część tego w sumie, co widzieliśmy u góry koło Herkulesa. To jest ten zamek, który to muzeum, zamek. To jest to, które widać od góry, od Herkulesa. Więc bardzo fajnie. Teraz chcemy dotrzeć do czwartej stacji, ponieważ jest tam rzekomo akwedukt. I chcielibyśmy go zobaczyć. Oczywiście już ktoś musiał naśmiecić, kurczę, no. O, Asia się tam czai. Muszę jej zapozować. Przepraszam.
wiecie co, jakoś źle trafiliśmy, bo zazwyczaj tu z góry, z tego akweduktu leci woda, a teraz niestety nie, więc jesteśmy no zrozpaczeni. Fajnie to wygląda, no ale atrakcja nie działa dziś. No i dochodzimy do tego akweduktu. Niestety woda z niego, jak już widzieliście, nie płynie. Szkoda, ale zobaczymy sobie, jak on tu wygląda. I zakończymy tutaj tą wycieczkę. Najprawdopodobniej pójdziemy sobie coś zjeść, napić się czegoś. Myślałem, że ta woda tam jakoś dostaje się naprawdę akweduktem, ale nie jestem pewny, a może i tak ciągnie się tam dalej gdzieś wszystko, ale niestety dzisiaj z niego woda nie leci. Szkoda. Słuchajcie, u nas na kempingu po prostu normalne kempingowe prace trwają. Tak, podpłomyk. Robimy podpłomyk dla wszystkich. To jest oregano. Na pewno będzie mega. Oczywiście wszyscy wozicie przyczepawałki do ciasta, nie? My oczywiście. Mięsa. Ten dzisiaj masterchefem jest oczywiście kto? Marcin. Ale oczywiście u Mariusza jest wszystko tylko zwykłe. No, poziom pięciogwiazdkowej restauracji. Zobacz tego. Zapraszamy.